przypominam Wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest minimalistą kosmetycznym, jeżeli ktoś potrzebuje mało kosmetyków do pielęgnacji, nie lubi mieć dużo, wybierzcie sobie jedno, góra dwa sera. Ja bym wybrała serum na przykład z witaminą C albo serum globalnie działające na przebarwienie, tak jak na przykład to serum, albo serum Simply Brilliant. I dodatkowo oczywiście używałabym filtrów, być może tonera, może chcecie mieć coś pod oczy. Na pewno zadbałabym o pielęgnację wieczorną, czyli jakiś podstawowy krem regenerujący. Oczywiście u mnie w pielęgnacji nie wyobrażam sobie, że nie będzie tych składników, więc ja tutaj bardzo skupiam się na tym, żeby były retinoidy i to zupełnie wystarczy. Także nie musicie mieć 28 serów, możecie mieć jedno, możecie mieć dwa. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem będzie pielęgnacja, tak jak Wam obiecywałam. Będziemy sobie te tematy pielęgnacyjne powoli na kanale uzupełniać. Kiedyś robiłam, przyznaję się, tych filmów więcej, ale teraz, ponieważ kosmetyki bardzo intensywnie też testuję, staram się Wam pokazać kosmetyki, które rzeczywiście używam albo kilka miesięcy, albo kilka lat, więc może tych filmów zwyczajnie przez to jest mniej, ale na pewno jest ich mniej też dlatego, że ja po prostu nie zmieniam kosmetyków aż tak często, co zobaczycie zresztą w dzisiejszym filmie. Zawsze pojawiają się oczywiście jakieś nowości, testuję bardzo dużo kosmetyków koreańskich, także jeżeli ktoś jest zainteresowany akurat tematem pielęgnacji koreańskiej, jestem też takim trochę znawcą tematu, więc nagrywam tych filmów bardzo dużo i zajmuję się tymi kosmetykami od wielu, wielu lat, prawie 10. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to zaproszę Was też do innych filmów, akurat dzisiaj kosmetyków koreańskich. Zbyt wiele tutaj nie będzie, ja będę je wspominać i one też są bardzo ważnym tutaj filarem, jeżeli chodzi o pielęgnację akurat w dzisiejszym filmie, ale dzisiaj zdecydowanie będą to kosmetyki premium i kosmetyki, które mają wysokie stężenie. Na pewno domyślacie się, o jakich markach dzisiaj będę mówić. Powiem Wam też, że zresztą powinnam być specjalistą w dzisiejszym temacie, dlatego że to jest jedyna rzecz w pielęgnacji mojej skóry, która trochę spędza mi sens powiek. To są moje przebarwienia. A przebarwienia to nie jest chwilowe, wiecie, zmiana na skórze. Czasami jest tak, że wracamy z wakacji i nagle widzimy mnóstwo brązowych plam na skórze i jesteśmy przerażone. Ja pamiętam swoje przerażenie, pewnego dnia właśnie wróciłam z wakacji, czy też wakacje się skończyły, spojrzałam w lustro, zaczęłam pod swoimi oczami dosłownie w tym miejscu brązowe plamy. Później zaczęły pojawiać się u mnie brązowe, takie cienkie, długie plamy na szczycie moich policzków z dwóch stron. Myślałam sobie, o nie, mam przebarwienia. Potem zaczęły pojawiać się kropeczki, również na moich rękach, również na moim dekolcie. Tylko wtedy jeszcze nie byłam świadoma tego, jakiego typu mam przebarwienia i w ogóle co mam z nim zrobić. Wiecie, na początku jest duża dezinformacja, zresztą tutaj widzę to też po komentarzach czasami, że ktoś komentuje, że używasz tak drogich kosmetyków, a dalej masz przebarwienia. No i właśnie to jest ten problem, że często mamy tą nieświadomość, że przebarwienia nie są tylko jednego typu. Są przebarwienia, które jest łatwiej zlikwidować i są takie jak moje, które zlikwidować jest niezwykle trudno, albo też po prostu trzeba być niezwykle upartym i systematycznym. No niestety, musiałam zamknąć okno, bo było troszkę za głośno. Wprawdzie się znowu wróciły upały, więc tutaj w biurze naprawdę jest bardzo gorąco, ale lepiej, żebyście mnie dobrze słyszały. Także mój pierwszy taki profesjonalny tip od osoby, która się pielęgnacją od lat zajmuje, to powiem Wam tylko jedno. Bądźcie bardzo cierpliwe. Przebarwienie to jest coś, co tworzy się na skórze 10 lat przynajmniej. Melazma, którą ja mam, czasami doprowadzamy ją po prostu do tego, że ona jest widoczna na skórze przez 10 lat nieprawidłowej pielęgnacji, ekspozycji na słońce, ale oczywiście są też inne czynniki, o których dzisiaj chciałabym powiedzieć. Także bądźcie cierpliwe, stosujcie składniki aktywne i czekajcie na piękne rezultaty na skórze, bo czasami też widząc jakieś tam plamki na skórze, wyolbrzymiamy swój problem. Naprawdę są osoby, które mają bardzo duże problemy z melazmą, czy też przebarwieniami. I tutaj rzeczywiście jest problem, jak prowadzić takie leczenie. Jest to problem z reguły dla dermatologów, bo ja też przez wiele lat stosowałam bardzo różne kuracje, różne terapie i teraz zdecydowanie zmieniłam podejście, jeżeli chodzi o moje przebarwienia. Wolę to robić wolno, niż stosować jakieś bardzo takie dla skóry, powiedziałabym nawet agresywne kuracje, takie jak bardzo głębokie peelingi, na przykład blue peel, albo na przykład laser, który jest bardzo intensywny. Ja zauważyłam po latach, że stosując tego typu terapię, blue peel nigdy nie miałam, ale nie zdecydowałam się. To myślę, że w moim przypadku mam skutek odwrotny do zamierzonego, czyli moja melazma się pogłębiała. Więc tutaj każdy musi podjąć decyzję, co woli robić. Zawsze też Wam mówię to na temat właśnie wprowadzania pielęgnacji z kwasami,
wprowadzania retinoidów, że wolę zdecydowanie polecać Wam produkty, które są słabsze lub też działają wolniej, dlatego że i tak przebarwi nie zlikwidujecie w ciągu czasami nawet kilku miesięcy. Myślę, że trzeba sobie przynajmniej ten czas wydłużyć do 8, 10, nawet 12 miesięcy, jeżeli chcecie zlikwidować przebarwienia na skórze. I naprawdę trzeba być czujnym, dlatego że szczególnie takie przebarwienia jak melazma, one lubią wracać i one przeważnie wracają zawsze. Wracają lub też tworzą się w innych miejscach, lub też mają inny kształt, lub też na przykład się pogłębiają, więc to jest niestety taki problem na skórze. Dermatolodzy określają melazmę jako schorzenie skóry tak poważne jak na przykład trądzik różowaty czy trądzik młodzieńczy. No dobrze, to już narzekałam na swoją skórę. Mam melazmę, tak jak wiecie, nazywa się ją również maską ciążową, ostudą, to często możecie spotkać się z takimi określeniami. I czym ona się różni od tych innych przebarwień, to jest to, że to są takie symetryczne, dość duże plamy w kolorze brązowym, jasnobrązowym, jasnożółtym, zależy jaki macie oczywiście kolor skóry, które miejscawiają się zazwyczaj na naszych najpiękniejszych partiach twarzy, czyli szczyty kości policzkowych. Czasami nad ustami wygląda to jak wąsik, czasami jest to taki olbrzymi placek na czole, czasami również jest to gdzieś tutaj w okolicach policzków, ale muszę powiedzieć, że rzadziej. Niektóre osoby również mają tak głęboką i silną melazmę, że mają ją na całej skórze, dokładnie wygląda ona jak maska. I dlaczego w ogóle te przebarwienia się nam tworzą? Więc jest podane kilka takich przyczyn głównych, więc jest to gospodarka hormonalna, może być to przyjmowanie leków, może być to właśnie ciąża. Ciąża jest to 90% przypadków. Jeżeli nie chronimy się prawidłowo przed słońcem, no to również przebarwienia będą nam na pewno w życiu towarzyszyć. Nie zawsze oczywiście, bo nie każdy ma też do nich tendencję. I to są akurat przyczyny powstawania genetyczne, na przykład mogą też być takie, ja osobiście takie mam w rodzinie i po prostu jest to schorzenie, które dopada pokolenia kobiet. Również uważajcie na melazmę, jeżeli lubicie bardzo ostre jedzenie, jeżeli rozgrzewacie skórę od wewnątrz czy też od zewnątrz, czyli może być na przykład sauna, hot yoga, to się również odradza, jeżeli chodzi o melazmę. Ja powiem Wam, że ja chodzę na saunę, bardzo lubię i tutaj staram się tego nie przesadzać, natomiast nie zauważyłam po saunie, żeby ta melazma u mnie była intensywniejsza. I mamy jeszcze dwa inne rodzaje przebarwień. Będą to przebarwienia posłoneczne, czyli tak zwane sunspots, które ja mogę Wam pokazać tutaj na dekolcie. One tu się ukryły pod moimi naszyjnikami, może będzie widać. To są takie okrągłe kropeczki. Również taki sunspot mam tutaj, taki, no, towarzyszy mi już od wielu lat. Mam go tutaj właśnie w tym miejscu, na szczęce. Wiem, że to jest sunspot, bo ma dość regularny kształt, jest ciemnobrązowy, a i też bardzo ciężko, jak widzicie, mi się jest go pozbyć. Musi on być bardzo głęboko umiejscowiony w skórze. I ostatni typ przebarwień to są przebarwienia post-inflammatory, czyli pozapalne przebarwienia, jeżeli na przykład macie wypryski. Również takie przebarwienia mam, na przykład tu, gdzie maluję sobie pieprzyk. Kiedyś miałam dwa razy pod rząd bardzo duży taki stan zapalny, takiego naprawdę no, dużego pryszcza, nie wyciskałam go absolutnie, ale przebarwienie mi zostało, jest ono też dość duże i też ciężko mi się jest go pozbyć. Także najważniejsza rzecz też, jeżeli chodzi o przebarwienia, to trzeba wiedzieć, jaki rodzaj przebarwień macie. Dlatego, że jeżeli nie będziecie tego wiedziały, to nie będziecie wiedziały też, jakie kosmetyki stosować. Na szczęście marki kosmetyczne teraz tworzą kosmetyki tak, że my się praktycznie nie musimy już zastanawiać, czy to są przebarwienia typu melazma, czy mamy przebarwienia posłoneczne, czy mamy przebarwienia po wypryskach, czy to jest kombinacja tych trzech, tak jak ja mam. Więc są kosmetyki tak sformułowane, że będą one dla Was działały w 100% dobrze po prostu na Wasze przebarwienia. Oczywiście, jeżeli macie stwierdzony trądzik albo macie bardzo dużo wyprysków, widzicie, że po tych wypryskach przebarwienia się tworzą, no to wtedy zdecydowanie te składniki aktywne możecie sobie też dopasować, bo też takie kosmetyki oczywiście na rynku kosmetycznym są. Ja dzisiaj skupię się głównie na tych, które ja lubię najbardziej, które przetestowałam i które naprawdę świetnie dla mnie działają i są bardzo skuteczne. Co rozumiem przez skuteczność kosmetyków, o których dzisiaj będę mówiła? Przede wszystkim to, że mam pod kontrolą moją melazmę, co jest dla mnie sukcesem niebywałym, bo ona nie dość, że jest widoczna w 1/3, kiedyś były to dwa razy bardziej widoczne przebarwienia u mnie na skórze, były one rzeczywiście mocno kontrastowały z moim kolorem skóry. Dodatkowo mam jeszcze jasną skórę,
Więc naprawdę to było mocno widać pod makijażem. Teraz mogę nałożyć krem BB, cushion, tak jak mam dzisiaj. Zresztą będę mówiła dzisiaj o tym cushion, bo jest rewelacyjne. I tak jak widzicie, no skóra wygląda na bardzo wyrównaną. Tutaj wprawdzie oczywiście nie widzicie całej prawdy o mnie, bo myślicie, że ja mam skórę idealną. Absolutnie nie mam. Pamiętajcie, że jestem też z zawodu makijażystą, dość dobrym, więc ja po prostu potrafię robić makijaż. A druga rzecz jest taka, że ja mam tu pięknie ustawione światło i w takim świetle każdy wygląda idealnie, tak trochę jak w telewizji, prawda? Nie mam może grubej maski na sobie, jeżeli chodzi o makijaż, ale no potrafię ustawić już światło tak, że wydaje się Wam, że mam idealną skórę. Nie mam, mam bardzo dużo przebarwień na skórze, które są dosyć duże i ja z reguły się tym nie przejmuję, nie maluję się na co dzień. Kiedyś naprawdę bardzo się tym przejmowałam, więc nie przejmujcie się. Można doprowadzić swoją skórę za pomocą naprawdę dobrych składników aktywnych do stanu, który będzie... Będziecie z niego zadowolone, naprawdę, jeżeli nawet przebarwienia będą widoczne, to będziecie zadowolone ze stanu swojej skóry. I tutaj kolejnym bardzo ważnym tematem, o którym myślę mało osób mówi, ja to zwróciłam na to uwagę, ponieważ ja sobie, jeżeli chodzi o przebarwienia, to ten temat, wiecie, lubię pogłębiać, oglądam różne filmy przeważnie, bo bardzo lubię YouTube'a, to jest moje miejsce pracy, ale też YouTube'a lubię prywatnie, więc podlinkuję Wam tutaj playlistę, która będzie wyświetlała się prawdopodobnie w tym momencie. Te filmy, które obejrzałam i zebrałam z nich, naprawdę bardzo ciekawe informacje o to, jak należy pracować z melazmą, czy też z innymi rodzajami przebarwień, co lekarze dermatolodzy polecają, którzy mają olbrzymie doświadczenie, czasami 20-letnie, czasami może trochę krótsze, ale no jednak leczą pacjentów, leczą ich z tych przebarwień, widzą, co się sprawdza, mają różne ciekawe obserwacje. Tutaj część informacji też jest z tych filmów. Natomiast jedna pani doktor zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, o której ja też czasami zapominam Wam powiedzieć w filmach. Dlaczego tak dużo mówię ostatnio o wzmacnianiu bariery hydrolipidowej skóry? Właściwie ja mówię o tym bez przerwy, ja o tym mówię w każdym prawie swoim filmie. Tu właśnie mógłby być taki piękny segment opowiadania Wam o kosmetykach koreańskich. Właściwie wszystkie kosmetyki koreańskie, o których Wam ostatnio opowiadam, to jest wzmocnienie bariery hydrolipidowej na skórka, dlatego że Koreanki, Koreańczycy w ogóle niezwykle są, jest takie słowo angielskie albo polskiego, nie pamiętam, bardzo poważnie podchodzą ogólnie do tego tematu nawilżenia skóry, właśnie wzmacniania bariery hydrolipidowej, do tego, żeby się przede wszystkim nie pojawiały na skórze podrażnienia, bo jeżeli doprowadzicie do tego, że skóra ma z tego powodu podrażnienia, że jest wysuszona, tak jak mówiłam, czasami potrafią pojawiać się wypryski. To jaki może być skutek pojawienia się wyprysków? No taki, że później macie po prostu przebarwienia. Pojawiają się przebarwienia. Tutaj trzymam w ręku tonik, który ostatnio mnie zachwycił. Wciąż chyba nie ma go w sprzedaży. Dam Wam znać, jak będzie. To jest akurat Mixon. To są galaktomyce, ale tak naprawdę tych toników koreańskich, które Wam pokazywałam, każdy z nich wzmacnia barierę hydrolipidową. Ta słynna metoda Seven Skin Method, czy też metoda tonikowa, którą Wam polecam, to wszystko będzie pomagało wzmacniać barierę hydrolipidową. Bardzo Wam też polecam Bifidę. Bifida zawsze genialnie wzmacnia skórę. Więc tutaj oprócz tego, że mamy te koreańskie i japońskie galaktomyce, które są fantastyczne, mamy na przykład kosmetyki również z Bifidą. Tą ampułkę ostatnio Wam polecałam też w filmie, na przykład z makijażem, dlatego że ona też pięknie pod makijażem wygląda. Również sprawdzi się ona świetnie, jeżeli wykonujecie masaż, a nie możecie na przykład używać olejków. Bo o tym też zapomniałam powiedzieć, że dlatego chciałam o tym wspomnieć, bo są osoby, które nie mogą stosować olejków eterycznych, nie mogą stosować w ogóle olejków i mają skórę bardzo wrażliwą, to wtedy na tej ampułce już można ten masaż sobie wykonać. Kolejnym fantastycznym składnikiem koreańskim będzie śluz ze ślimaka. Więc jeżeli będziecie dbały o barierę hydrolipidową, równocześnie będziecie używały składników, o których zaraz powiem, myślę, że będziecie bardzo zaskoczone, jak szybko skóra wróci do bardzo dobrego wyglądu. Przede wszystkim zobaczycie rozjaśnienie skóry, polepszenie kolorytu. Tutaj nie mówię, że przebarwienia Wam znikną nawet po kilku miesiącach. Może tak nie być, ale one się rozjaśnią. Skóra ogólnie będzie wyglądała lepiej, będzie lepiej napięta, będzie rozjaśniona, będzie miała poprawiony koloryt, będzie taka wibrująca jakby od środka, będzie lepiej napięta i poprawi się wygląd porów. I to wszystko Wam obiecuję w tym filmie. To się na pewno wydarzy, jeżeli będziecie miały te kosmetyki, o których mówię. Nie mówię, że wszystkie. Oczywiście wybierzecie sobie takie, jakie będziecie chciały. Jeżeli będziecie stosowały regularnie
ochronę przeciwsłoneczną, oczywiście, bo to jest najważniejsze przy przebarwieniach. Nawet jeżeli będziecie miały słabszy serum z witaminą C, czyli słabiej działające, jeżeli będziecie miały antyoksydanty, które może nie będą takie rozbudowane, to i tak gwarantuję Wam, że Wasz stan skóry się poprawi. No i właśnie w tym długim wstępie, który jest, myślę, niesamowicie ważny, teraz powiem Wam o składnikach aktywnych, jakie są najbardziej polecane, jeżeli chodzi o przebarwienia na skórze. Więc jeżeli chodzi o przebarwienia, najskuteczniejsze składniki, jakie mamy, są to oczywiście między innymi, tutaj nie wiem jak tutaj po kolei sobie to ułożyć, ale będą to na przykład antyoksydanty. I takim słynnym antyoksydantem, który trochę ostatnio pomijam, jest kwas L-askorbinowy, bo może wywoływać on podrażnienie na skórze bardzo wrażliwej. Chociaż jest jedno serum, które Wam dzisiaj przypomnę, które według mnie również dla skóry wrażliwej się nadaje i marka tutaj je poleca, natomiast słyszałam też o nim różne opinie, więc no jest to moje ulubione serum, ale je Wam tutaj przypomnę. Kwas kojowy w stężeniu od 5 do 20%, niacinamid, kwas azeleinowy, kwas trenaksamowy, arbutyna, retinol oczywiście, o tym też mówię Wam często, że retinol genialnie poprawi stan Waszej skóry. I jeżeli chodzi o antyoksydanty, no to już wspominałam witaminę C, ale również resveratrol, koenzym Q10, witamina E. Tutaj jeszcze z kwasów przypomniało mi się, że jeszcze jest genialny kwas ferulowy. Także mamy olbrzymi, olbrzymi asortyment, jeżeli chodzi o kosmetyki. Grunt to wybrać takie, które działają skutecznie dla naszej skóry, bo ja mogę Wam coś polecić, dla Was akurat może to nie być dobry kosmetyk, może się tak zdarzyć. Ja używam akurat tych kosmetyków i naprawdę z ręką na sercu gwarantuję Wam skuteczność i bardzo dobre działanie na skórę, ale wiadomo, że każdy może ma też swoje kosmetyki. To są akurat te kosmetyki, których aktualnie używam, czy też je przetestowałam. Zacznę od takiego serum, które wydaje mi się, że jest rewelacyjne na przebarwienia. Wystarczy kupić jedno serum i jeżeli chodzi o melazmę i inne typy przebarwień, będziecie miały rewelacyjne efekty. Tu wprawdzie już mam tego serum na dnie, nie zużyłam go do końca. Jego jedyną wadą dla mnie jest to, że ono jest przydatne tylko 3 miesiące do używania i jest to Basic Lab Aestheticus serum redukujące przebarwienia. To jest serum, które działa na bardzo wielu poziomach, jest ono złote i naprawdę jest to złoty dla mnie kosmetyk, taki, który zaspokoi potrzeby bardzo różnych skór. Dlatego, że tutaj mamy kompleks kwasu azeleinowego i glicyny, w stężeniu 10%, więc naprawdę ładne stężenie. I tu akurat będzie działało to świetnie na przykład na te przebarwienia typu potrądzikowe. 3% stężenia kwasu trenaksamowego, który wspomaga ujednolicanie kolorytu skóry. Wycisza również trądzik różowaty, więc jest to naprawdę świetny składnik. 2% stężenia alfa-arbutyny, która również jest szeroko polecana, jeżeli chodzi o przebarwienia. Niacinami, które po prostu kocham pasjami i staram się, żeby zawsze w każdym moim kosmetyku, toniku, żelu do mycia twarzy, masce ten niacinamid występował. Pochodna witaminy C, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej, który również w kosmetykach koreańskich jest bardzo popularnym składnikiem. I bardzo się cieszę, że akurat w kosmetykach Basic Lab ten ekstrakt z lukrecji również występuje, dlatego że on przede wszystkim działa rozjaśniająco, ale również łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia. Także to serum jest odpowiednie dla osób ze skórą z melazmą, plamami posłonecznymi i pozapalnymi, z zaburzoną pigmentacją, osoby, które potrzebują akurat wyrównania kolorytu skóry i rozświetlenia, z trądzikiem również różowatym, z czego naprawdę niesamowicie się cieszę, bo nie każdemu mogę serum po prostu polecić na przebarwienia, które jest dobre również na trądzik różowaty. Tutaj jednak też są wypryski lub też takie, wiecie, grudki pod skórą. Ze zmianami trądzikowymi, normalnej, mieszanej lub też tłustej. Ja sobie jeszcze tylko przypomnę konsystencję tego serum, bo ja tak jak mówię, ono już mi się po prostu zepsuło i przestałam go używać, ale zostawiam sobie takie buteleczki. To jest bardzo lekka konsystencja, która jest leciutko taka, taka troszkę jak witamina C, jeżeli chodzi o kwas askorbinowy, taka lekko tłustawa jakby. Bardzo ładnie się wchłania i daje leciutki glow. Natomiast jest to bardziej po stronie serum wodnej. Ono ma postać takiego jasno-słomkowego płynu i później może delikatnie Wam ściemnieć, ale po prostu jeżeli używacie tego akurat serum w tych granicy tych 3 miesięcy, to gwarantuję Wam, że ono działa bardzo skutecznie. Plus ja zawsze tego typu kosmetyki trzymam w lodówce, jak również wszystkie swoje witaminy C, więc wszystkie kosmetyki, akurat które dzisiaj Wam pokażę, wszystkie sera, które Wam pokażę, ja trzymam w lodówce kosmetycznej. I to daje mi gwarancję, że ten kosmetyk po prostu zawsze jest dobry do używania. Po prostu
bardzo też lubię lodówki kosmetyczne za to, że te kosmetyki są lekko schłodzone, więc to serum to jest taki mój stary ulubieniec, jego chciałam przypomnieć. Wprawdzie teraz go nie używam, ale je przetestowałam, zużyłam. Myślę, dwa opakowania tego serum i naprawdę są one świetne, tylko tak jak mówię, jedyna wada tego serum to są tylko te 3 miesiące przydatności. I tutaj nie ma też małej pojemności, jest tylko duża pojemność. Kolejne właśnie serum, które chciałam gorąco Wam przypomnieć z marki Basic Lab. Oczywiście, jeżeli dobrze tolerujecie kwas askorbinowy, to jest serum turkusowe, które pokazywałam na początku, bardzo dawno temu, 3 lata temu, jak marka zaczynała się rozwijać, miała coraz więcej produktów i pamiętam, że to był mój ulubiony kosmetyk, jeżeli chodzi w ogóle o całą tam zestawienie serów, jakie oni mieli wtedy, to serum było moim ulubionym. Teraz nazywam je po prostu witaminą C turkusową. I też chciałabym sobie do tego serum teraz wrócić. To serum akurat ma dwie pojemności, macie 30 i 15 ml, co myślę, że jest fajne, bo możecie sobie przetestować lub też możecie kupić mniejszą pojemność, dlatego że akurat witamina C w postaci kwasu L-askorbinowego, ona się również szybko utlenia. Jest to witamina C, która jest mniej stabilna i zwyczajnie też trzeba trzymać ją w lodówce, żeby była jak najdłużej świeża. To jest też taki może mały minus, ale to jak ona szybko działa, to jest najszybciej działająca witamina C, jeżeli chodzi o rozjaśnienie skóry, właśnie rozjaśnienie przebarwień, przywracanie pięknego kolorytu, zwężenie porów, to naprawdę nadaje błyskawiczne efekty, szczególnie jeżeli jest w dużych stężeniach. Co tutaj macie w tym serum, bo to jest aż 15%, więc naprawdę silnie działające serum z witaminą C, które mogę Wam teraz polecić. Marka poleca je do skóry wrażliwej, suchej lub odwodnionej, z przebarwieniami i niedoskonałościami, więc ono też będzie fajne właśnie na te przebarwienia typu pich, ze zmarszczkami lub pierwszymi oznakami starzenia, potrzebującej wyrównania kolorytu i rozświetlenia. I czuję się naprawdę podekscytowana tym, że będę znowu tego serum mogła używać, bo to jest trochę tak, jakbym miała zupełnie nowy kosmetyk, bo jednak minęło no kilka lat, nie miałam tego serum dość długo, dlatego że, tak jak pamiętacie, zakochałam się całkowicie w tej takiej wodnej formie witaminy C wodno-olejowej, tej, którą nazwałyśmy trawiastą witaminą C, tak ją nazywamy tutaj wewnętrznie. Jest to również antyoksydacyjne serum wyrównujące. Tutaj akurat jest również prebiotyk i kompleks peptydów. Ono się nazywa rozświetlenie i wyciszenie dla skóry, która akurat źle na przykład toleruje tą witaminę C, o której mówiłam wcześniej, czyli kwas L-askorbinowy. Tu będziecie miały po prostu stabilną formę witaminy C, która dodatkowo ma taką piękną konsystencję, również kolor jasno-słonkowy. Jest ono gęściejsze od tamtej. Tamta jest bardziej wodnista, ta jest bardziej taka właśnie jak serum na przebarwienia, czyli taka wodnista konsystencja, ale bardzo przyjemna, bo ona nie jest do końca wodnista, tylko jest taka właśnie leciutko olejkowa, daje znowu przepiękny glow na skórze. Ja witaminę C, powiem Wam, kocham pasjami i mogę używać, znaczy te sera w ogóle zmieniły trochę moją pielęgnację, to były takie pierwsze składniki aktywne. Wiele, wiele lat temu zaczęłam stosować składniki aktywne, odkryłam składniki aktywne, to witamina C była jedną z pierwszych i zakochałam się wtedy, pamiętam, w witaminie C. Równocześnie też pamiętam, że używałam kwasów i to było naprawdę duże odkrycie. Także znowu będzie tu rozświetlona, oczywiście nawilżona skóra, poprawa elastyczności, tak jak przy każdej witaminie C. Zredukowany nadmiar sebum, co też jest rewelacyjne, jeżeli chodzi o skóry tłuste i mieszane, zwężone pory, podrażnienia i stany zapalne wyciszone i zmniejszone oczywiście przebarwienia, potrądzikowe, słoneczne lub hormonalne, czyli moje również, i zwiększona ochrona antyoksydacyjna, więc bardzo wiele rzeczy to serum robi, ono też wjechało na takie pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o moje ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi o witaminę C. Z kosmetyków koreańskich, jeżeli chciałbyście mieć coś bardzo ładnego, jeżeli chodzi o antyoksydanty, prawda, tu nie będzie tak silnego działania rozjaśniającego, raczej będzie tu działanie antyoksydacyjne, ale ono jest bardzo ważne w profilaktyce przebarwień, więc tu mogę Wam polecić Idebenon. Ja bardzo lubię to serum i tu polecałabym raczej to serum dla skór bardziej suchych, bardziej odwodnionych, które mają taki, nie wiem, brak blasku. Widzicie, że skóra nie wygląda już tak dobrze, chcecie ją odświeżyć, chcecie, żeby koloryt był ładniejszy, to serum jest również rewelacyjne. Ja lubię takie kosmetyki łączyć, wybieram sobie serum, które ma na przykład wysokie stężenie i dodaję do tego, przypuśćmy, kolejne serum, które zawiera antyoksydanty. W ten sposób stosuję kosmetyki, jeżeli akurat nie lubicie layeringu kosmetycznego, to oczywiście może być to tylko jedno serum, ale przypominam tu akurat specjalnie Idebenon, to serum przyniosłam. W tej linii macie jeszcze genialną esencję, taką esencję emulsję, przypominam, i krem.
To jak widzicie, staram się omówić dla Was chociaż tak bardziej dokładnie te kosmetyki, w związku z tym ten film na pewno krótki nie będzie. Ale teraz przejdę do kolejnej marki kosmetycznej, o której opowiadam Wam same dobre rzeczy. Jest to marka, którą również uwielbiam, dlatego że oni łączą wszystko to, co ja najbardziej lubię w kosmetykach. Wysokie i skuteczne stężenia. To, że skóra nie jest podrażniana, to, że mamy naprawdę piękne efekty bardzo szybko, są to dla mnie sera typu bardzo szybki pociąg TGV, który prowadzi nas do celu. Oczywiście mówię tutaj o marce Cosmetics. Przyniosłam sobie dzisiaj aż 3 sera, które myślę, że są kluczowe, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli przebarwienia. Na pewno się domyślacie, że pierwszym serem, jakie chciałabym dla Was omówić, będzie Simply Brilliant w nowej formule. Jeżeli widziałyście mój letni film, mój film z lipca, gdzie troszkę ubolewam nad tym, że zostały wycofane moje ulubione kosmetyki, to muszę powiedzieć, że ta zmiana formuły tutaj w tym serum, zmiana składu w zasadzie, jest według mnie bardzo dobra. Jest ona na plus. I to jest tak duży bestseller, że bardzo często się zdarza, szczególnie jesienią, właśnie przed jesienią, że to serum jest całkowicie wyprzedane. Tu jeżeli chodzi o sera Cosmetics, to ja nigdy nie wiem, w jaki sposób o nich opowiadać, bo są to tak bogate składy, są to tak świetne formulacje, jest to tak genialne działanie. To serum z kolei jest niezwykle, tak jak mówiłam, łagodne. Przepiękny efekt na skórze. Ono się komfortowo w skórę wchłania. Pachną delikatnie albo olejkami eterycznymi, albo składnikami roślinnymi, które zawierają. Również będziecie miały tutaj przepiękny glow. Według mnie to serum nadaje się do każdego typu skóry, nawet do skóry tłustej. I tu między innymi będzie kwas L-mlekowy, który będzie bardzo łagodnie złuszczał, ale również będzie intensywnie nawilżał skórę i będzie wspomagał przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Kwas ferulowy. Tutaj ta marka właśnie zastąpiła nim kwas askorbinowy. Jest tu etylowana forma znowu witaminy C. Najważniejszym składnikiem tutaj jest pochodna rezorcyny, jeżeli chodzi o rozjaśnienie przebarwień. Dlatego, że ona po prostu hamuje ich powstawanie. Rozjaśnia te, które już macie na skórze, wyrównuje kolor skóry, poprawia jej gładkość. Również posiada właściwości antyoksydacyjne. Także to też jest niesamowicie ważne. Jest zielona herbata, jest glukonolakton, jest witamina E. Jest ekstrakt z Walteria indica, jest wyciąg z lukrecji właśnie gładkiej, jest niacinami. Tu znowu jest jeszcze drugi składnik, którego nazwę nigdy nie ośmielam się wymówić, bo jest ona dla mnie zbyt trudna. Jest to kwas, który również hamuje nadmierną produkcję melaniny i powstawania przebarwień, więc jest to takie serum, które łączy w sobie sera antyoksydacyjne, które dla mnie są najważniejsze, plus sera, które są rozjaśniające. Naprawdę genialny kosmetyk. Radzę Wam sprawdzić, jeżeli nigdy go nie miałyście, to jest to kosmetyk taki must have dla osób, które chciałyby przetestować jakieś bardzo dobre kosmetyki lub też kosmetyki premium. I na szczęście akurat to serum pojawia się w zestawach. Jest taki świetny zestaw na przebarwienia. Nazywa się on Even Tone Skin Kit. Tu będziecie miały właśnie Simply Brilliant w pojemności 15 ml. Ja uważam w ogóle, że zestawy z Cosmetics są niezwykle w dobrych cenach, bo tam macie połowę takiego serum i macie dodatkowo jeszcze jedno serum, natomiast cały zestaw kosztuje mniej niż 30 ml serum, a dodatkowo są jeszcze dwa inne kosmetyki. Z reguły są 4 kosmetyki w środku. I drugie serum, które tutaj marka umieściła, jest to Serum 16, które ja dopiero będę testować. Nie wiem, jak mogło do tego dojść, że tego serum jeszcze nigdy nie używałam, ale to jest taka innowacyjna formuła, jeżeli chodzi o retinol. Są tam również składniki odżywcze nawilżające, bardzo chciałabym to serum przetestować. Wydaje mi się, że kiedyś miałam jakąś próbkę tego serum, ale chciałabym przetestować pełną pojemność. I tu również to serum pomaga zmniejszyć nierówny koloryt skóry, wygładza zmarszczki, zwiększa nawilżenie, nie powoduje również podrażnień na skórze. Także myślę, że te dwa kosmetyki same w sobie umieszczone w tym zestawie na pewno będziecie bardzo zadowolone. Plus tam są jeszcze dwa inne kosmetyki. I cóż, ja się z tym serum nie rozstaję od kilku lat. Wprawdzie miałam tą poprzednią wersję, która była, no, bardzo intensywnie działała na skórę i tak jak mówiłam też w poprzednim filmie, no, zdarzały się takie reakcje na skórach innych, że skóra była zaczerwieniona, mogło dojść nawet do takiego lekkiego jakby rozgrzania skóry. Może nie mówiłabym o podrażnieniu, chociaż niektóre osoby skarżyły się, że to serum po prostu było za silne, dlatego marka tutaj zmieniła formułę, żeby po prostu każdy mógł go używać i naprawdę jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Kolejnym serum, które z Cosmetics'a też nie rozstaje się z nim od lat, jest to oczywiście Affirm. Na szczęście Affirm jest również w pojemności 15 ml do kupienia. I to jest serum typowe antyoksydacyjne. Antyoksydanty przy walce z przebarwieniami są niezwykle wspomagające. I
nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji bez tych składników. Tutaj opowiadałam Wam o serach z witaminą C, ale oczywiście możecie mieć też sera, które zawierają inne antyoksydanty. A sera Cosmedix charakteryzuje to, że oprócz tego, że mają składniki wpływające na przebarwienia, mają również dużo innych antyoksydantów, które są niesamowicie ważne też w prewencji i anti-aging, i ogólnie ochrony naszej skóry przed szybkim starzeniem, przed wpływem wolnych rodników, które po prostu niszczą naszą skórę. Jeżeli nie chcemy szybko utracić jędrności na skórze, to antyoksydanty po prostu są niezbędne. Jeżeli chciałybyście kupić zestaw, to również jest ono w zestawach, co bardzo też mnie zawsze cieszy. I tutaj znowu bardzo duży, taki piękny skład, jeżeli chodzi o to serum. No, będziemy miały L-glutation, resveratrol, dysmutazę podtlenkową, pułapki spinowe, wyciąg z borówki, witamina E, olejek z drzewa herbacianego i na przykład zieloną herbatę. I też przypominam, że jeżeli chodzi o markę Cosmedics, to nie są, wiecie, tylko takie wyciągi z borówki, tylko to są doskonale oczyszczone składniki aktywne, które są na bardzo jakby wysokim poziomie samego składnika, no bo wiecie co, no możemy mieć olejek sandałowy i możemy mieć olejek sandałowy, tak samo możemy mieć wyciąg z borówki, tak samo możemy mieć retinol i retinol. Są tanie retinole i są droższe retinole. Wszystko zależy, gdzie marka pozyskuje swoje składniki. Tutaj, jeżeli chodzi o Cosmedixa, to oni bardzo dbają, żeby to były czyste składniki i wysoko stężone, więc przypominam Wam, dlatego ta marka jest marką premium, a nie marką, która ma taką średnią półkę, tylko to jest najwyższej jakości już marka, która naprawdę dba o to, żeby każdy składnik był bardzo wysokiej jakości. To moje serum number one od bardzo, bardzo wielu lat. No i tutaj ostatni serum, jak się przyniosłam, wprawdzie dopiero zaczynam go używać, ale jestem już bardzo zadowolona z efektów. To jest serum, które zastąpi mi to serum, które zostało wycofane. Więc Cell ID jest serum, które również zawiera peptydy miedziowe, które ostatnio, powiem Wam, że to jest mój składnik ostatnio numer jeden, jeżeli chodzi o składniki aktywne odkryte w 2023, to na pewno są to peptydy miedziowe. W zeszłym roku to był retinol, w tym roku na pewno są to peptydy miedziowe, więc szukam ich wszędzie. Nagle się okazuje, że już ich używałam i naprawdę bardzo je lubię, przede wszystkim za to działanie ujędrniające. Ale akurat Cell ID to jest serum, które jest przegenialne, jeżeli chodzi też o skład. Będziemy miały tutaj EGF, który stymuluje odbudowę naskórka i syntezę kolagenu. Będziemy miały właśnie tutaj tripeptyd miedziowy. Będziemy miały tutaj ekstrakt mitochondrialny z drożdży, czyli grupa witaminy B, aminokwasy, sole mineralne, pułapki spinowe, niacynamid, ceramid 3, woda kokosowa, skwalan, koenzym Q10, kwas hialuronowy, kwas alfa-liponowy. I tutaj ten kwas alfa-liponowy działa tak genialnie na wyrównywanie właśnie kolorytu skóry. Glukonolakton, również kwas fitowy. Powiem Wam, że naprawdę robi to wrażenie, jak te sera są skonstruowane, jak się ich używa, jaki jest po nich efekt, więc to będzie kolejny serum do mojej kolekcji. Dam Wam znać za jakiś czas, jak mi się sprawdza, chociaż w tym momencie jestem z niego bardzo zadowolona. I oczywiście, tak jak mówiłam, składnik poprzedniego roku odkryty przeze mnie dopiero w poprzednim roku, czyli retinal. Ja oczywiście z retinalem się cały czas nie rozstaję. Bardzo, to bardzo polecam Wam ten z Basic Lab. Ja już zużyłam jedno opakowanie, teraz wprawdzie cały czas coś testuję, więc to opakowanie jeszcze mam tutaj nieotwarte, nie będę go otwierać, bo chciałabym też po prostu później sobie otworzyć, by mieć je na dłużej, bo ono jest przydatne do użycia akurat 6 miesięcy. Ale jeżeli nigdy nie miałyście retinalu, to jest to składnik pochodna witaminy A, która jest genialna ze względu na to, że nie podrażnia skóry i łatwiej jest ją wprowadzić niż retinol, niż czysty retinol. Ponieważ ja omawiałam te kosmetyki w oddzielnym filmie, to ja podlinkuję Wam ten film, bo ja tutaj nie będę wracała do tego filmu i do omawiania tych serów, bo ten film mógłby trwać 4 godziny, a to też nie o to chodzi. Możecie sobie zajrzeć do moich innych filmów i obejrzycie sobie tam bardzo dokładne recenzje i tego retinalu, i tego retinolu, dlatego że ja tam naprawdę dogłębnie omawiam każdy składnik, mówię o konsystencji, mówię, jak mi się tego kosmetyku używa. Marka oczywiście poleca bardzo powolne wprowadzanie wszystkich produktów z retinolem, także pamiętajcie o tym, że to nie może być skok na głęboką wodę, że nagle kupujecie, przypuśćmy, Cosmedics, Basic Lab i wszystko naraz rzucacie na twarz, no bo to się skończy podrażnieniem. Trzeba przemyśleć sobie pielęgnację i właśnie tutaj powinnam pokazać Wam pewną tabelkę, która również wiąże się z najnowszym produktem marki. Zobaczcie. Tutaj mamy taką tabelkę,
stosowania retinoli w pielęgnacji. Czyli jak widzicie, są przerwy, są dni, kiedy dajemy skórze czas na regenerację, co jest niesamowicie ważne. Są też dni, jeżeli będziecie już bardziej zaawansowane, gdzie możecie łączyć retinol, przypuśćmy, z kwasami, co ja też robię. Tak jak widzicie, skóra jest gładka, jest jędrna, ale nie ma na niej przebarwień, przynajmniej nowych przebarwień. No i cóż, myślę, że powinnam wspomnieć o tym, że marka ma coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, tym razem ciała. I tutaj bardzo się ostatnio cieszyłam, że mamy korygujący balsam do ciała. 0,2% czystego retinalu, 2% witaminy C. I tutaj jeszcze są składniki wzmacniające nawilżenie skóry, więc która marka kosmetyczna w Polsce ma coś takiego? Chyba tylko Basic Lab. I cieszę się dlatego, że tak jak wiecie, no przebarwienia to nie jest tylko kwestia twarzy. Bardzo często jest to kwestia przede wszystkim naszych dekoltów. Ja myślę, że kobiety ogólnie na całym świecie no bardzo słabo dbają o swoje dekolty. Poza może Koreankami, które dbają o nie świetnie, bo noszą specjalną odzież, UV i tak dalej. Naprawdę dbają, żeby tutaj te przebarwienia się nie pojawiły, że one nie mają nigdzie przebarwień. Myślę, że to jest też to, że bardzo uważają na to, żeby ich nie mieć. Po prostu naprawdę religijnie wręcz stosują filtry. Ale to serum, właściwie ja nazywam ten krem serum, no bo to jest balsam, który, powiem Wam, tani nie jest. On kosztuje tyle, co naprawdę dobre serum. Natomiast co on takiego robi? Teraz używam tego akurat balsamu, tego serum, co 2 dni, powinnam się używać nawet co 3 dni, ale ponieważ ja tutaj retinol stosowałam niedawno, to moja skóra jest dość dobrze do niego przyzwyczajona. Ale ujędrnia okolice dekoltu, co naprawdę bardzo mnie cieszy, bo też wiem, że moje przebarwienia na dekolcie, mam nadzieję, zostaną bardzo ładnie zredukowane. Usuwa drobne krostki i wyrównuje teksturę ramion, jeżeli macie z tym problem. Również jeżeli macie problem z czymś, co się nazywa truskawkowa skóra, to również to będzie super kosmetyk właśnie na tą przypadłość. Łagodzi trądzik na plecach, wygładza skórę na udach i pośladkach. Akurat słuchajcie, no powiem Wam tak, nie kupiłabym tego kosmetyku ze względu na to właśnie działanie, bo po prostu byłoby mi go żal, ale głównie używam go u siebie na przedramionach, które mam naprawdę no, pokryte troszkę przebarwieniami, szczególnie właśnie z tej wierzchniej strony, gdzie mam zegarek, no to tutaj mam bardzo dużo przebarwień, bo ta część jest najczęściej odsłonięta i mimo tego, że stosuję filtry od wielu lat, no to jednak gdzieś tam te przebarwień się nabawiłam i bardzo się cieszę, ponieważ to serum, ten balsam jest również genialny, jeżeli chodzi właśnie o mój dekolt, więc chciałam dać Wam znać, że do mojego ulubionego retinalu dołączył taki braciszek korygujący balsam do ciała. I co jeszcze chciałam Wam przypomnieć, jeżeli chodzi o Basic Lab, bo o tym też cały czas zapominam, że jest cały czas do pobrania bezpłatny e-book, jeżeli chodzi o stosowanie retinoidów, więc pobierzcie sobie ten e-book, poczytajcie. To jest naprawdę fajnie, że chyba jedna marka też kosmetyczna w Polsce zdecydowała się coś takiego przygotować i daje nam to zupełnie za free. I też ktoś ostatnio napisał, że przecież te kosmetyki Basic Lab są takie drogie. One, słuchajcie, jak na działanie, jak na składy, które też marka nam oferuje, jak też na wysokie stężenia i na to, że one są przebadane, że one są odpowiednio sformułowane, żebyście też miały przyjemność w ich stosowaniu, to one wcale nie są drogie. Naprawdę nie są, bo marki zachodnie przy takich składach i przy takich składnikach, które występują w serach, ich ceny są 2-krotnie wyższe, więc to zależy, co chcecie kupić. Po prostu jeżeli kupujecie marki drogeryjne i chcecie je porównać z Basic Lab, trochę się nie da tego porównać. Właściwie Basic Lab już też jest trochę marką drogeryjną, bo jest na przykład w Hebe, prawda, czy w innych drogeriach, ale dla mnie jest to przede wszystkim marka dermokosmetyczna, która właśnie może się pochwalić tymi wysokimi stężeniami. Jeszcze miałam zapytania ostatnio o ten krem. Ja ten krem stosowałam. To również jest to opakowanie, które jeszcze trochę kremu mi zostało. Natomiast ja go już nie używam, bo on już też nie jest aktywny. Jak mówię, ja sobie takie opakowania zostawiam, żeby Wam zwyczajnie w takim filmie jak dziś pokazać, że taki krem po prostu przetestowałam. I jest to krem Define Age Defying Treatment. I tu w tym kremie mamy retinol i alfa-hydroksykwasy. Tutaj jeżeli chodzi akurat o ten krem, to jest jeden z silniejszych kosmetyków, jakie używałam. Ja musiałam używać go raz na nawet czasami 4 dni. On jest tak silny, więc on daje bardzo szybkie efekty. On rzeczywiście działa na przykład przede wszystkim na co? Na bardzo głębokie zmarszczki, również na przebarwienia, na utratę owalu. To jest dla osób, które rzeczywiście mają te oznaki upływającego czasu. Widzicie, że skóra jest ciemniejsza, że właśnie macie przebarwienia, macie głębokie zmarszczki, to wtedy poleciłabym Define. Define również, wydaje mi się, jest dostępny w zestawach. I tutaj marka Cosmetics opracowała taki
kompleks, który nazywa się kompleksem AGP, o nim możecie poczytać sobie też na stronie. I w tym kremie akurat on jest w postaci 2%. Marka zdecydowanie poleca stosować go najpierw raz w tygodniu. Ja miałam taką sytuację, że stosowałam retinol z innej marki. Wydaje mi się nawet, że to był tutaj retinol akurat z Basic Lab. I później zaczęłam stosować sobie właśnie ten krem i byłam bardzo zaskoczona, bo mimo tego, że moja skóra już miała zbudowaną tolerancję, to tu musiałam bardzo uważać. Więc ja naprawdę bardzo jestem ostrożna, jeżeli chodzi o retinoidy i staram się zawsze, naprawdę zawsze, szczególnie, że testuję dużo kosmetyków, uważać na to, co nakładam na twarz, w jakiej kolejności i jak sobie układam tą pielęgnację wieczorną. Powoli zaczynam tracić głos, ale jeszcze mam dla Was do omówienia kwasy, które również bardzo polecam w takiej prewencji przeciwzmarszczkowej właśnie i również na przeprawienia na skórze, dlatego ja tak kwasy lubię. Od nich zaczęłam, szczerze powiem, nie od retinoli, nie od retinoidów, tylko zaczęłam właśnie od kwasów i tak się w nich zakochałam. Tylko pamiętajcie zawsze, że akurat retinoidy i kwasy, niezbędna jest ochrona przeciwsłoneczna, czy w ogóle przy przebarwieniach ona jest w ogóle niezbędna. Nawet jeżeli stosujecie tylko witaminę C i nie macie żadnego produktu z retinolem, to również używajcie codziennie filtrów. Pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo inaczej zniweczycie całkowicie działanie waszych nawet najdroższych serów czy też kremów. Ja tutaj zawsze mówię, że krem jest to dla mnie kosmetyk, który raczej powinien być regeneracyjny, powinien być przyjemny. Niekoniecznie musi być on najdroższy, natomiast serum to jest najważniejszy kosmetyk naszej pielęgnacji, dlatego tyle dzisiaj było tutaj o serach. A teraz powiem Wam tylko szybciutko o tonikach. Nie mogłam dzisiaj Wam tutaj nie przynieść Ayuny. Ayuna jest kolejną marką premium, którą bardzo Wam polecam i z której korzystam naprawdę z olbrzymią przyjemnością. Tutaj wiele kosmetyków jest po prostu na najwyższym światowym poziomie, jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, z naturalnych surowców. To jest w ogóle niezwykłe, jak oni te kosmetyki produkują, jak one są dopracowane, jak one są doskonale sformułowane, jakie one dają efekty na skórze. To jest jedna z najdroższych marek, jakie Wam pokazuję, ale akurat jeżeli chodzi o The Facial, akurat ja mam High, jest jeszcze Low, to powiem Wam, że ten tonik probiotyczny z kwasami to jest rewelacja. On jest w postaci takiej mlecznej emulsji. Ja już go wiele razy pokazywałam, za każdym razem mówię pewnie to samo. Mówię po prostu, żeby go nabyć, bo jest to naprawdę świetny kosmetyk. Dlaczego tak bardzo mi się podoba? Dlatego, że oprócz kwasów, które tutaj mają naprawdę wysokie stężenie, macie również prebiotyki. I ja bardzo lubię zapach tego toniku. Powtarzam to za każdym razem, jakby ktoś mówił, że ten tonik nieładnie pachnie. Nie, on bardzo ładnie pachnie. Pachnie malinami. Pachnie octem malinowym. Powiem Wam, że na początku, jak ten tonik zaczęłam stosować, myślałam sobie, jakie to jest ciekawe, że jest marka, która ma tonik, który jest tak wysoko stężony, z kwasami. Zazwyczaj kobiety, które mają skórę wrażliwą, bardzo się kwasów boją. Nie chcą ich używać, bo boją się podrażnienia, boją się właśnie zaczerwienień, boją się rozgrzania skóry. A tutaj macie działanie łagodzące, więc jest to naprawdę niezwykły kosmetyk. Również będziecie miały takie działania jak oczyszczanie skóry z na przykład jakichś podskórnych niespodzianek. Jeżeli nie chcecie mieć wyprysku zwyczajnie na skórze, ale również przy skórze z trądzikiem różowatym, będziecie tutaj miały znowu kwas bursztynowy, ale również ocet malinowy i beta-sitosterol. Poprawa nawilżenia skóry, znowu kwas bursztynowy, to jest naprawdę niezwykły też rodzaj kwasu. A wszystkie pozostałe kwasy, czyli tutaj glutaminowy, bursztynowy i octowy, bardzo łatwie zbłuszczają, wyrównują na skórę i będą powodowały właśnie to, że skóra będzie coraz bardziej wyrównana i będziecie miały coraz ładniejszy koloryt, poprawa elastyczności i ochrona przeciwkorodnikowa, więc ja nie wiem, czy może być lepiej, jeżeli chodzi o taki naprawdę wspaniały i do codziennego stosowania tonik z kwasami. Oczywiście, tutaj jeżeli stosujecie również kosmetyki z retinolem, pamiętajcie o tym, że nie łączymy tych kosmetyków w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Co to oznacza? Że nie możecie zastosować i kwasów, i retinolu w tej samej rutynie, bo to będzie porażka dla Waszej skóry, będą podrażnienia, stany zapalne. Nie można tego robić. Także tutaj trzeba sobie tę rutynę tak ułożyć, żeby na przykład stosować, przypuśćmy, retinol raz w tygodniu, przypuśćmy, albo dwa razy w tygodniu, robić pomiędzy tymi dniami, czy też wieczorami przerwę, i na przykład trzeciego dnia stosować sobie kwasy. Po prostu trzeba sobie zrobić zwyczajnie taką małą tabelkę w łazience i napisać sobie, we wtorek stosuję to, a w czwartek stosuję to. W
pielęgnacji wieczornej. Ja kwasów z reguły nie stosuję w pielęgnacji dziennej, chyba że są one niezwykle łagodne i na przykład widzę, że tego dnia jest bardzo pochmurno, nie ma słońca, to przypuśćmy, jeżeli robię sobie rano maseczkę z kwasami, tak, to wtedy nie mam wyrzutów sumienia. Kwas bursztynowy też ma fantastyczne działanie, jeżeli chodzi o poprawę kolorytu skóry, na taki zdrowy koloryt skóry, dlatego że on ma wpływ na dotlenianie skóry, więc uwielbiam ten toner. Już jestem poza połową opakowania, co w moim przypadku i w moim przypadku tego, ile testuję kosmetyków, to jest naprawdę niezwykłe. I ostatnio też pokazywałam Wam Ren, markę angielską. Tutaj akurat jest to fajny toner dla mnie, dlatego że tu jest kwas azaleinowy, który z kolei jest szczególnie polecany przy melazmie. Mówiłam Wam o tym, że dlatego właśnie ten toner zaczęłam stosować. I tutaj też stosuję sobie oczywiście te toniki wymiennie. No nie stosuję wszystkiego naraz, tylko stosuję je wymiennie. Ale również będziemy miały tutaj fajną mieszankę kwasów AHA i BHA, jeżeli chodzi o wpływ na przykład na skórę z rozszerzonymi porami, albo na przykład jeżeli macie wypryski, bo tu jest też kwas salicylowy, więc możecie wybierać pomiędzy tymi dwoma tonikami. Od razu tutaj powiem, że ten dodatkowo jeszcze zawiera olejki eteryczne. I tutaj niektóre osoby z bardzo wrażliwą skórą skarżą się na to, że ten po prostu tonik jest dla nich niedobry, że nie mogą go stosować. Natomiast ten mogę spokojnie przy skórach bardzo wrażliwych polecić. Ale wybierajcie w ten sposób, że no ja mogę stosować to 30% stężenie, a jeżeli Wy nie możecie, to nie stosujcie go. Wybierzcie sobie to 20%, bo macie taką możliwość. Są dwa stężenia. Tu natomiast, jeżeli chcecie mieć takie bardzo ładne oczyszczenie skóry, bardzo ładne napięcie szybko, poprawę kolorytu i właśnie wpływ być może na melazmę, to polecam Wam ten toner. On w moim odczuciu jest dużo bardziej intensywny. Tak jak mówię, moja skóra nawet lekko mnie piecze po stosowaniu właśnie Ren. Także tutaj uprzedzam osoby o bardzo wrażliwej skórze. Nie chciałabym rozbudowywać tego tematu, bo myślę, że to jest niemożliwe i też powiem Wam, no znajdziecie chyba 3 albo 4 filmy, jakie o filtrach zrobiłam. Wszystkie filtry, które obecnie stosuję, omawiałam wielokrotnie, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby. Oczywiście używam tego kremu z Cosmetics. To jest coś pomiędzy kremem z filtrem, a kremem dziennym z peptydami o przepięknej, lekkie, lśniącej konsystencji. Naprawdę genialny krem pod makijaż, jeżeli nie lubicie filtrów i zwyczajnie filtry Was męczą. To jest taki krem, który stosuję przez cały rok, ale nie w momencie bardzo silnego nasłonecznienia, tylko w przypadku, jeżeli na wierzch używam filtrów mineralnych. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Tutaj też tą informację znalazłam w filmach właśnie jednego z lekarzy, którego tutaj Wam też podlinkuję. Mówił właśnie o przebarwieniach, o melazmie swojej żony, że stosowali wszystko, ale jeżeli zapominała o filtrach mineralnych, melazma natychmiast powracała, więc bardzo ważne jest to, żeby stosować właśnie filtry też mineralne przy melazmie, szczególnie latem. I dlatego też przypominam akurat to Cushion. Cushion, które właśnie tutaj ma tylko filtry mineralne, które używam właśnie sobie teraz, łączę z moimi filtrami na dzień. Uwielbiam to Cushion. Bardzo lekki, świetny filtr, który nie jest tłusty, który bardzo pięknie zachowuje się na skórze, jeżeli chodzi też o makijaż. Pokazywałam go w filmie, jeżeli chodzi właśnie o mój makijaż i naprawdę makijaż wygląda na tym filtrze pięknie. Pod spód stosowałam przeróżne filtry. Stosowałam oczywiście Basic Lab, stosowałam oczywiście filtry kropelkowe, które bardzo lubię, właśnie tutaj z Sensum Mare na przykład bardzo lubię ten filtr. Teraz weszła nowa wersja, która jest o satynowym takim wykończeniu. Jeszcze jej nie testowałam, no bo tutaj mam sporo tego filtra, on ma takie lśniące wykończenie, więc mi trochę po prostu jest żal kolejne opakowanie otwierać, kiedy nie muszę. Więc ja sobie zawsze wzmacniam działanie filtrów, właśnie teraz staram się nie zapominać o tym, zawsze stosuję Cushion. Cushion również stosuję, kiedy siadam przed komputerem. Kiedy zjadam szminkę, to oznacza, że to jest bardzo długi film i bardzo dużo mówię. To pewnie zauważyłyście. No i właśnie, dzisiaj na sobie mam zupełnie nowe Cushion. W takim sensie, że z tej marki miałam 3 rodzaje Cushion. Oglądam teraz bardzo dużo też filmów koreańskich, takich liderów, jeżeli chodzi, słuchajcie, o Cushion, bo tam po prostu pielęgnacja jest traktowana na najwyższym poziomie jakby pieczołowitości. Tam są programy na temat makijażu. Słuchajcie, w telewizji są programy na temat makijażu, prawda? I kosmetyków do pielęgnacji, który kosmetyk jest najlepszy według ekspertów. Wyobraźcie sobie, że w Polsacie mamy taki program, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Ale właśnie tacy eksperci oceniają na przykład Cushion. Tutaj wyobraźcie sobie, że najwyższe noty. Ja jestem naprawdę w szoku, bo nie sądziłam, że aż tak to jest wysoko postrzegane w Korei kosmetyk, bo jednak oni mają setki tych Cushion. To jest naprawdę, są setki, to nawet nie wiem, czy nie tysiące, bo każda marka ma przynajmniej kilka,
ale wiecie, jaka marka zawsze wygrywa? Ja jestem naprawdę w szoku. Ostatnio marka Amuse. Wszędzie pokazują markę Amuse. Ja przetestowałam te trzy cushion. Tak jak Wam mówiłam, tutaj akurat jeżeli chodzi o metafixing, to jest takie bardziej matujące, ono jest takie satynowe. Tutaj mamy wykończenie Dewy o takim lekkim, bardzo ładnym kryciu z taką żelową jakby powłoką. Tu natomiast jest to takie cushion, które daje normalny połysk i daje również normalne krycie, takie jak dają cushion. Ale przetestowałam coś nowego. Mówię Wam w tym filmie, chociaż nie powinnam Wam jeszcze zdradzać tego, że testuję ten kosmetyk. Przetestowałam go i jest on rewelacyjny. Słuchajcie, to jest jakby to żółty cushion, tylko tutaj dodany jest poziom krycia do... Ono nawet jest bardziej kryjące niż to. Ale osoba, która będzie używała tego cushion, musi lubić połysk, bo to jest cushion, który ma podkręcony połysk do potęgi X. Nie podrywałam się skóry specjalnie, żeby Wam to pokazać. I ja mam na skórze to cushion i mam bardzo, ale to bardzo małą ilość korektora mojego ulubionego zresztą Prosika, bo on również zawiera filtry i tutaj akurat macie filtr SPF 30 PA++. Natomiast jeżeli chodzi o to cushion Amuse SPF 50+, PA++++, także 4 plusy. Oczywiście przepiękne opakowanie, jak to w przypadku Amuse. I nazywa się ono Dew Power Vegan Cushion. Dew Power. Ono naprawdę jest Dew Power. Także to dla wszystkich osób, które tak jak ja kochają krycie, kochają piękne gąbeczki, kochają kolor różowy. Ja mam kolor 2. Nazywa się on po prostu Healthy. 02 Healthy. Ono naprawdę wygląda bardzo ładnie na mojej skórze, wygląda zdrowo, pięknie się wtapia. To jest taki, tak jak widziałyście, żółtawy odcień beżu i jest ono bardzo gęste i bardzo kryjące w postaci takiej właśnie żelowej poduszeczki. Ostatnio też gorąco polecałam skórą suchą coś takiego, także to możecie sobie wrócić do moich poprzednich filmów. Bardzo, ale to bardzo w dalszym ciągu uwielbiam po prostu Cica Solution. Te wszystkie cushion są rewelacyjne. I myślę, że w tym bałaganie nie znajdę, bo tu przed sobą naprawdę mam dziesiątki kosmetyków i jeszcze jest Mood Cushion z Peri Peri, które kocham. Więc ja te wszystkie cushion dla Was omawiałam. Zajrzyjcie sobie do tamtego filmu. Wybierzcie coś, co dla Was jest najlepsze. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie tutaj pod filmem, bo to w zasadzie już jest zakończenie dzisiejszego filmu. Jeszcze jest jeden rodzynek na koniec. Mówiłam Wam o tym, że dam Wam taką mini, naprawdę krótką recenzję, bo wydaje się, że ten film będzie trwał godzinę. Jak mi się tę maskę stosuje? Ja ją uwielbiam, jeżeli chodzi o działanie rozjaśniające skórę. Ona po prostu boostuje wszystko to, co ja robię, jeżeli chodzi o swoje kosmetyki. I naprawdę koloryt mojej skóry, zmarszczki, jędrność skóry przy tej masce się poprawia, ale również ona ma genialne działanie na podrażnienia na skórze, zaczerwienienia, wypryski spowodowane właśnie jakimiś podrażnieniami na skórze, jakieś takie miejsca, które po prostu źle reagują, przypuśćmy, na kosmetyki. Ta maska to wszystko genialnie wycisza, bo tu są dwa rodzaje światła. Jest tutaj światło bliskie pod czerwonemu i światło podczerwone. O tej masce zrobiłam też oddzielny film, do którego gorąco zachęcam. Tak jak mówię, no chciałam tylko dać Wam znać. Naprawdę gorąco nadal tą maseczkę polecam, ze względu też na to, że jest to przebadana maska. To nie jest maska pierwsza z brzegu, pierwsza lepsza. Nie pytajcie mnie w ogóle o maski z jakichś takich chińskich stron, albo z AliExpress, albo nawet z Allegro. Te maski, one nie są przebadane pod kątem, jeżeli chodzi o ich działanie. I też jest to jedna z tańszych masek eksperckich. Ja tutaj mówię o maskach eksperckich, nie mówię o tych tanich maskach. Dlatego, że teraz na przykład Foreo ma swoją maskę i ona kosztuje ponad 2 razy więcej niż ta. Także zawsze możecie wybierać, ale ja Wam gorąco polecam tą. Uważam, że ta cena naprawdę jest bardzo dobra, jak na coś, co będziecie stosowały do końca życia, bo to jest jedna taka maska na całe życie. No nie ma sensu kupować drugiej, chyba że się zepsuje, ale mam nadzieję, że się nigdy nie zepsuje i po prostu będę mogła zawsze jej używać. Używam jej zawsze wieczorem. Używam jej 10 minut wieczorem i to zupełnie wystarczy. Możecie używać jej kilka razy w tygodniu, także daję Wam tutaj znać. Moim zdaniem genialnie też wpływa na skórę z przebarwieniami. Już dawno się tak nie spociłam i już dawno nie omówiłam tak wielu tematów w tak krótkim czasie, no bo w sumie powiem Wam, że temat przebarwień, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak niektórzy dermatolodzy potrafią mówić to w 10 minut albo 15. Ja nie wiem, jak oni to robią. Możecie obejrzeć ich filmy, możecie obejrzeć mój. Ja tutaj oczywiście dawałam Wam też takie chociaż krótkie recenzje
kosmetyków. Nie zdążyłam powiedzieć o wszystkim, na przykład zapomniałam, że miałam powiedzieć o tym toniku, bo tutaj są galaktomy C i witamina C w postaci kwasu askorbinowego, również moim zdaniem bardzo łagodny kosmetyk i świetny, także zapomniałam o nim, ale powiedziałam na sam koniec, także jak ktoś by był zainteresowany, to jeszcze ten toner chciałam przypomnieć. No niestety nie jestem w stanie powiedzieć Wam o wszystkim, powiedziałam o tym, co uważam za najważniejsze w temacie przebarwień na skórze i kosmetyków, które osobiście ja przetestowałam, ja używam i takich, które wydają mi się najlepsze i takich, po których widzę największe zmiany na swojej skórze. Tak jak mówiłam, serum to jest najważniejszy kosmetyk, jeżeli chodzi o pielęgnację i w te kosmetyki uważam, że warto inwestować pieniądze. Natomiast inne kosmetyki możecie mieć zdecydowanie tańsze. Tutaj nie ma, wiecie, takiej potrzeby, żeby był to kosmetyk bardzo drogi. W co jeszcze bym inwestowała, jeżeli chodzi o pielęgnację, to są oczywiście filtry. Żeby były to filtry przebadane, żeby była to ochrona, której jesteście pewne, tak jak na przykład ten filtr. Bo mogą być różne filtry, ale też pamiętajcie o sposobach aplikacji, o tym też jest oddzielny film. Nie każdy filtr da Wam pełną ochronę, dlatego ja Wam nie polecam być może filtrów azjatyckich, bo uważam, że filtry należy nakładać dość grubą warstwą. Inaczej nie dają one nam pełnej ochrony, więc o tym też należy pamiętać. Dlatego polecam Wam dodatkowo stosowanie w ciągu dnia kuszyn, żeby sobie reaplikować tą ochronę. Tutaj możecie nałożyć po prostu tego kosmetyku trochę więcej i to jest dla mnie kosmetyk też dodatkowy. Także znowu zaczęłam kolejny temat w tym filmie. Nie, już nie będę o niczym mówić. Chciałam się z Wami pożegnać. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie tutaj wszystko w komentarzach. Jeżeli będę znała odpowiedzi, to oczywiście odpowiem na każde Wasze pytania. Napiszcie, jakie Wy macie kosmetyki najlepsze na Wasze przebarwienia. Napiszcie, czy znacie swoje rodzaje przebarwień, jeżeli je macie. I napiszcie też, jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która nie ma żadnych przebarwień, proszę napiszcie, bo zazdroszczę Wam, naprawdę. Bardzo bym chciała być osobą, która nie ma akurat tego problemu na skórze, ale zazwyczaj jest tak, że jak nie mamy przebarwień, to mamy coś innego. Na szczęście kosmetyki, o których dzisiaj mówiłam, są również genialne na... No właściwie są to kosmetyki anti-aging, można powiedzieć, że działają globalnie na skórę, więc każdemu się na pewno przydadzą. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do końca tego filmu i go obejrzały. Mam nadzieję, że to nie jest chaotyczne przekazywanie informacji przeze mnie, po prostu starałam się naprawdę przekazać Wam wszystko, co jest najważniejsze, jest to dosyć trudne dla mnie. Może następnym razem będzie po prostu trochę lepiej. Także zapraszam Was oczywiście do swoich kolejnych filmów. Omówimy sobie jeszcze na pewno oddzielnie retinol. Myślę, że retinale w ogóle, retinoidy sobie omówimy, te co stosuję. Może powiem po prostu o nich Wam wtedy trochę dokładniej. Będzie oddzielny film, jeszcze nie wiem kiedy. I tam też mam nadzieję, że umieszczę już nowe produkty, które przetestowałam, których wciąż nie ma. Także dziękuję Wam i jeszcze raz i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Siedzę, słuchajcie, dzisiaj od rana w biurze. Nie, no to teraz musiała Kosiarka przyjechać akurat w momencie, jak włączyłam mikrofon, tak? Powiedziałabym standard. Thank you.